Kurde, ja się trochę się trasykam, spokojnie. To musisz mnie odpalić, wiesz. Ja bym chciał, ale masz ja... przyjechać, tutaj po płaskim to dasz radę. Ale ja nie wiem, czy po piachu, może lepiej jakbym po drodze się przewiózł. A czekaj, jeszcze pytanie. Jedynka w dół, dwójka tak, w... Tak, tak, dobra. Na razie to jedynka się interesuje. A to ma dużo mocy na jedynce, czy nie? No, tak wie. No nie wiem, ale wystarczy, że nie wiem. Chyba, że na jedynce, no ale... No na jedynce tylko, ale ja się boję, że ten, bolałbym na drodze, co nie? Co? Potrawie bardziej, nie? No, potrawie lepiej by było, bo tutaj wiesz, się boję. Ej, co? Jest tak łatwo? Ej, mogę też? Zaraz rezo wejdzie to. Już patrzył. A to jedynka cały czas, nie? Co jest? Nie gaz. I co? Ej, nie ma tu takiej mocy, ale jeszcze ej, raz. Ej, dobra, daj mi jachce. Nie wiesz, nie szedł na obroty. Daj jachce zaraz raz. Ja się bałem, że nie będę umiał zawrócić, ale jest git. Jak na małych obrotach się go trzyma, to dawaj nie ten, ma rzuć dwójkę i popniemy cię i tutaj prosto, dawaj, chodź. Nie, ja te, to popnij się tylko. No dawaj, no. No dawaj, dawaj. Ty mówisz, że to mocy nie ma, chłopie. Rezo ci nie weszło. No. Musisz trochę gazu dać, bo ma niskie obroty. Jak nie będzie miał gazu, to zacznie. Czekaj, daj mi w tą nogę. Tak, tak, tak. Ej, to jest za mocne, chłopie. Ale nie wkręciłeś na obroty, on nie wszedł w razę. Ale nie, no czasami wchodził tam. Nie, nie wszedł. Nie, to ty też, no ja też teraz wszedłem, ty nie wszedł. Co, on nie wszedł w razę. I co? O kurde. Ej, ja myślałem, że tam już rezo weszło. Nie, co ty? A ja mogę na dwójce ostatni raz? No tak, dawaj. Kosty. No, serio, nie, bo chcę zakupić, nie teraźnie wam. Bo ja tam trójkę chyba wbiłem, nie? No, ale ten, musiałbyś go jeszcze trochę przytrzymać i dopiero on by dostał ten i aż by cię... No tak, że mnie wyrzuciło. Ej, ale jest strasznie wygodnie. Ja na takim pitbike'u to w ogóle się nie da jeździć. No, bo tu masz nisko nogi. No. Ej, a będę mógł później na drodze jeszcze?
Bo tak to tutaj ja się boję trochę po piachu. Ja tak nie jechałem? Nie, to byłoby ten kasu tyle dodawać. Idzie po mieli kołem. No ta. To wiesz, z wyczuciem. Widziałeś, co on zrobił? Nie, to nie. To jest 1/5 gazu, nie? 6 ze sprzęgła. To! I fuu! Ale nie, na tym piachu to cię nie wyrwie. 6 ze sprzęgła i on wtedy dostaje mocy i dopiero z miazgły. Ale właśnie poczułem, bo jak zmieniłem na trójkę, to musiałem mu więcej dać, żeby poszedł dopiero, nie? Za to ławi mi ten motor. I ja myślę. O, teraz. I to jest rezo? Tak, to jest rezo. Ej, teraz go. No. Poczułeś? Jocie! Teraz to poczułem. No, wkręciłeś go, ale to wkręciłeś go na chwilę, nie? Ej, jakbyś, dobra. Teraz jak na tym rezo byś. Który miałeś bieg? Trzeci. To jakbyś czwórkę zapił na tym, to byś dopiero zobaczył. Ej, dobra, jedziemy, bo jeszcze na drodze się przewieź. A to po kapitalce było? No to projekt Krasnodura robił. To raczej tak, nie? No. Kurde. Ale brzydko teraz wygląda. Firmowa naklejka. A robiłeś już skrzynię? No. Ale czwórkę, tylko jeden bieg. Bo wiesz co? Bo jest tam taka dźwigienka, która zmienia biegi, nie? No jest. I na tej dźwigience jest takie malutkie łożysko i ono się wysypało. Ale tylko to robiłeś? Tak, no. Czyli to nie było jakoś drogie, nie? Nie, nie, nie. No takie łożysko, no kosztuje ile? 2 zł na odegrę. Właśnie z tego co słyszałem, nie? To Yamaha Z lepiej nie kupywać, to jest... Nie no, właśnie Yamaha się kupuje. KTM się nie kupuje. Właśnie KTM. On mi od tygodnia gada, że KTM najlepsza marka. Jakby, no się, ja najpierw mój znajomy ma SX-a 125 i podobnie się jeździ jak na tym, ale nie wiem, wygodny jest ten motor. Bardzo wygodny. No. Kurde, no nie powiedziałbym, że taki wygodny jest kos. Na dziurach to jest wygodniejszy niż twój, bo twoje trzy no pianki, nie? No a tu chłopie jedziesz, nie? Omijasz sobie i tak, dobra, popnij mnie ten kres. Mogę tutaj? Ja mogę kładem pojechać. Mogę kładem jechać. Dobra. Ja to kładem. Ale czekaj, bo... ej, mi chodziło, żebyśmy się tu przewieźli z Kacprem.
kurde! Teraz, teraz weszło rezo. Ale to idzie, chłopie.